A tu kiedyś padło też pytanie od jednego z widzów, no bo jak sobie zimą radzono na przykład w takich sytuacjach, jak tam coś nie chciało zapalić i tak dalej, bo teraz są legendy, że tam pod ciężarówkami ogniska rozpalali albo jakieś takie rzeczy. Ale to faktycznie tak było, czy to tylko taki pic na wodę? No, niektórzy jak mieli lód lampę, pomimo że on tam buldoka nie musiał mieć, albo tego, ale to było w sklepach nawet, to mieli lód lampę, sobie grzali. Misę olejową podgrzewał, to buczało nieraz, jak, a szczególnie diesle. Z dieslami był problem. Bo na pewno zahełtał, jak nie dał palić, a tam jeszcze jak wtryski lało, to tak wtryskiwał, kręcił. I dziwota, że jak zapalił, to później trzeba było z kabiny szybko uciekać, nawet nie zamykając drzwi, szybko na hamulec, jak był ręczny i to musiało się przepalić. Jak na zaciąg oczywiście, nie? A zdarzyło się, że nie było ręcznego też, nie? No, było, ale opony to były różne. Milicja jeszcze sprawdzała, a to opon, ale za bardzo aż tak takiego respektu nie respektowało się, że opona. No, bo oni wiedzieli, że na rynku no nie ma. Są w telewizji, zresztą mówili o gumieniu, są problemy. Z akumulatorami są problemy, z łożyskami niektórymi, nie? No to są problemy, naprawdę. Ponoć z Ursusa na początku produkcji to po łożyska to nawet samolotem lecieli po ileś tam łożysk do Francji, żeby był problem z łożyskami, no. A ty dostałeś kiedyś nagrodę nawet, tak? Za ogumienie. Tak. Za ZIŁA to było? Czy za GAZa? Za GAZ 53 zaś jest tych nowych, no. 7,5 tysiąca złotych w ten czas wziąłem. No tak, już były inne pieniądze w ten czas, no. Zrobiłem 150 tysięcy kilometrów na ruskim powietrzu oczywiście. Koło zapasowe zostawiłem w sklepie meblowym w Oławie, bo akurat były wymiarowo, bo ja miałem drugi zbiornik paliwa, tam gdzie koło zapasowe powinno być. A gdzie koło powinno koło być? Koło leżało na skrzyni, aha, luzem, ale że meble zabieraliśmy do naszego ośrodka wypoczynkowego w Szklarskiej Porębie. I akurat to koło przeszkadzało. Ja mówię, dobra, to jest, proszę, nie chcę, to koło na magazynie leży. Rok czasu leżało to koło. Czyli ja w Polskę jechałem daleko bez koła zapasowego. No ale dętki jakieś miałeś ze sobą, nie? Nic nie miałem, bo nie było potrzeba. Na ruskim powietrzu jeździłem, jeszcze wszyscy się śmiali. O, jedzie ten, co na ruskim powietrzu. Tak! No nie będę ukrywał, że te... Dopiero jakby się zmieniali, jak już były łysawe, no to zmienili już na, bo takie były ala terenowe w ten czas, nie? Takie gładkie kartoflaki zakładali. No jeszcze my wąchali tej, bo by spuszczał powietrze, no. Smród był tak, aby się onuce paliły, no. No i tak. I wreszcie musiałem jechać, mówię, jadę, bo pojechałem do Pomu do Ławy i od razu mówię, to koło wreszcie wezmę. I teraz ciekawy jestem, czy to koło... Koło, tam już chyba się ktoś zmienił, bo i tam na magazynie leży jakieś. To moje koło, ale o ciężarówki, tak, to no to dobrze, no. No i tam ktoś jeszcze potwierdził, bo tam któryś pracownik już pracował, to wiedział, że to koło, no. No i zabrałem to koło. Chociaż w tym zapasówce to się nie wymieniało opon, tak cały czas było na zapasie, nie? Ale już na polskich już nie było tak wesoło. Już gdzieś tam schodziło powietrze, gdzieś tam kapeć, to, tamto. No. Czy miałeś przygody z oponami? No i tam każdy ruskie samochody mieli, że z lewej strony był lewy gwint w kołach, a z prawej sprawy. Klucz 38 był. No, bo tam najpierw koło bliźniacze było jedno takim kielichem nakręcane. A na ten kielich była nakrętka, drugie koło przyciskane było. A ten kielich to był kwadrat. I w tym kluczu z jednej strony był 38, a z drugiej strony taki kwadrat. Że tym kwadratem się zakręcało lub odkręcało się koła tylne. A jak ten zimą na przykład, bo to też kierowcy pewnie mieli problemy na przykład z tym, że pneumatyka zamarzała czy coś, to też się zdarzało? W autobusie tak, prędzej, ale w tych ciężarówkach zresztą tam nie było pneumatyki. Myśmy dopiero je przerabiali, bo przyczepy trzeba ciągać, bo już oszczędność paliwa. No to przyczepy te D44, te drewnianki myśmy ciągli, sprężarkę trzeba było dorobić, koło pasowe, no i zbiornik powietrza, zawór hamulcowy, zresztą co, wiadomo, że z czego się składa, nie, układ pneumatyczny. No.
Ale nie było z tym problemów. No, w autobusie prędzej. Bo to już, nie wiem, tam trzeba było zawsze już, ja coś tam wlewałem nawet, żeby to jakoś tak nie zamarzało. Ale nieraz poradziło mi złapać, że już nabite powietrze pedałem, nic, nie ma reakcji. Bo powinno od razu ps, ps, nic, depnąć, a cisza. Ale po jakimś czasie gdzieś powietrze doszło parę razy i już się, no. A tak nie było problemu. No i jeszcze w pierwszych latach to było, że wodę trzeba było spuszczać na zimę. Już w autobusie to najpierw kupowali denaturat w beczce. No to smrodu, jak tam rozlewali, każdy leciał, kto pierwszy, żeby nie brakło. Nie, tam trochę wody mi chcili. No, ja kierownik mówi Antoszyszyn, żeby tak chcić trochę, nie tak czyste. Zresztą czyste nie wskazane było, bo to przy temperaturze to mi się dowali. A smród był, denaturatem jechało, jak nie wiem. No, ktoś kiedyś mówił, że ropę nawet nalewali. No to mój kolega Stalincem na budowie. No to ropą zalał, tam chyba 60 czy 70 litrów chodziło. Miał spokój. No. Sacharow by go nazwali. Sacharow. On tak wyglądał jak Sacharow niby to. No jeszcze ten Staliniec mu tak pasował. On z Milicza był. Ciekawe, czy on żyje jeszcze ten Sacharow, czy nie.